Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba wpierw, zanim go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. W dzisiejszej dobrej nowinie Jezus uczy nas modlitwy Ojcze Nasz. Przy tej okazji daje nam kolejne dwie wskazówki niezbędne do dobrego przeżywania Wielkiego Postu. Pierwszą z nich jest długość modlitwy. Modlitwa nie może być przegadana. Bóg lubi krótkie i rzeczowe modlitwy. Modlitwa nasza musi być konkretna i prosta. Za wzór daje nam modlitwę pańską. 7 prostych próśb. Bez zbędnych ozdobników retorskich. Modlitwa pańska zawiera istotę tego, o co winniśmy się modlić każdego dnia. Pierwszą sprawą jest oddanie chwały Bogu. Modlitwa ma przybliżyć Królestwo Boże mieszkańcom tego świata i uczyć świętości i czci Jego imienia. Modlitwa wyraża również pragnienie karmienia się chlebem Bożym, Eucharystią, który jest spełnieniem wszystkich naszych pragnień. Modlimy się również o siłę walce z mocami zła, a zwłaszcza z pokusami do grzechu. Na zakończenie dzisiejszego fragmentu dobrej nowiny Jezus zauważa, że warunkiem przebaczenia naszych grzechów przez Boga jest przebaczenie tego wszystkiego, co inni ludzie nam zawinili. Jeśli z serca nie przebaczymy naszym winowajcom, to i Bóg nie przebaczy nam naszych przewinień. Modlitwa ma nas upodobnić do Boga. Jeśli pragnę przebaczenia, to najpierw sam muszę nauczyć się przebaczać innym. Warto dziś zapytać się samych siebie, czy szczerze, z głębi serca, przebaczyłem wszystkim ludziom, którzy kiedykolwiek dopuścili się skrzywdzenia mnie w jakikolwiek sposób. Czasami przebaczenie jest bardzo trudne, jednak aby stać się człowiekiem całkowicie wolnym, przebaczenie jest koniecznością.